Dzieła Zdzisława Beksińskiego można od dziś oglądać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. To około 150 obrazów, rysunków i fotografii sławnego artysty, który tworzył na swój własny sposób, obrazując fantastyczne, często mroczne wizje. Pracę udostępniło Muzeum Historyczne w Sanoku. Wystawa jest jednym z najważniejszych w tym roku kulturalnym wydarzeniem w Suwałkach, mówi Jerzy Brzozowski, dyrektor placówki. Rok 2016, mimo że nieogłoszony, stał się tak naprawdę rokiem Beksińskiego, czy rokiem rodziny Beksińskiej w naszym kraju i ze względu na film Ostatnia Rodzina i ze względu na książkę Weissa o Tomku Beksińskim, które miały swoje premiery w końcu września, na temat rodziny Beksińskich stało się głośno. No, oczywiście Beksiński promocji nie potrzebuje, bo zarówno Muzeum Historyczne w Sanoku, które posiada większość jego prac i eksponuje je na co dzień, jak i wystawa, którą tu prezentujemy, a która jest wystawą jeżdżącą po Polsce i prezentującą twórczość Beksińskiego, to bardzo ważne elementy i one bronią się same. Natomiast tak się dobrze złożyło, że dzięki dobrym kontaktom z Muzeum Historycznym w Sanoku i z panem dyrektorem Banachem, akurat w tym gorącym okresie udało nam się do Suwałk tą wystawę sprowadzić. Ja zawsze stawiam na wydarzenia oryginalne, czyli na wystawy czy wydarzenia kulturalne, które są robione od podstaw. Ta wystawa istnieje i ona jeździ po Polsce, natomiast myślę, że na mapie kulturalnej miasta i w kalendarzu kulturalnym miasta jest to jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku.